No to witajcie widzowie, no niestety nie nagrał się na no ratingu pojedynek z Mariuszem Pawłem na 12 skoczni, wtedy był wynik 3 do 9, no Mariusz wygrał, no i niestety nie nagrało się, myślałem, że się nagrało, no i w takim razie zagramy loty, 8 skoczni. No i ze mną jest Mariusz Paweł. Cześć wszystkim. No i zaczynamy. Jedziemy z tym tematem. O, teraz całkiem. Ale to Co kwalifikacje. za HS będzie? No nie, jednak nie. O, teraz się nagrywa na pewno już. Poczuję te lekkie lagi. Mogło coś pod 200. No blisko. To jest słaby wiatr, ale 200 można skoczyć. No teraz ruchy mi wyższe niepotrzebne. Znaczy, podejrzewam, że nie robiłeś tych ruchów takich, ale przez DPI je widać. No dokładnie. No ale No, ja dlatego. tylko jakoś mogę skakać na takim najwyższym DPI. Jakoś na innych to. Nie. Niekoniecznie. Uwierz mi, że jakbyś dostosował DPI i czułość do porównywalnych takich ruchów, co masz teraz, to też byłoby dobrze. Dlatego ja Teraz bym. wygrasz. Dlaczego? No bo mi nie wyszło wybicie. Mi też nie wyszło. A, aż tyle metrów różnicy. Z 214 powinno być, ale na progu spierdzieli. Co, jakie 214? Za bardzo mocny na aż tyle. Teraz identycznie skoczyłem, spóźniłem i ten sam prawie wynik. Oj, chyba będzie 8 do 0. Dla ciebie 8 będzie. No Coś tak niekoniecznie, czuję. zobacz. Planica mnie nie lubi. Coś z tym lądowaniem tam. Ale tak jak wspomniałem, wróciłem z wolnego, trochę przerwy miałem, więc jeszcze nie oskakany jest. Ledwo. Ledwo ustał. O Jezu, straszne krzywe wybicie. No to wygrasz. Bo widzisz, im mocniej szarpniesz na progu przy tym DPI, tym gorsze szkody sobie robisz. Dlatego. Nie, po prostu w złej kolejności wcisnąłem przyciski. Jak to w złej kolejności? Przecież to dwa naraz wciskasz. No tak, no ale jakoś mi tak wyszło dziwnie, że na przykład No teraz. ułamek sekundy za późno wcisnę prawe albo coś tego typu. Teraz jak pięknie wylądował. O nie, też trochę za wczesne teraz. I chyba do pionu mnie Bo... A w locie położyło. ja znowu ledwo ustałem, nie wiem o co chodzi. Przecież tu 230 powinno być. Kurczę, co tu się dzieje? Zrobił się O, bardziej pod prąd, nie będzie aż tyle. teraz piękne lądowanie było. No jak zwykle gra nas nie rozpieszcza, wszystko takie słabiutkie te wiatry. O, teraz mi wyszło. Dobre teraz. No to tyle, co ja skoczyłeś. Aby wylądować. Dobra, trzeba skoczyć 212. Ojej. O. Nie, no nie z takim wybiciem.
teraz wygrasz. Ale wiatr był taki, nie pozwalał na więcej. Nie wiem, no, o co chodziło tam. No, bardzo był krzywy, znaczy plecy. Ale i może być i w plecy i te 210 skoczysz, a teraz nawet... Nie wiem. O, to też jest straszny. Nie, najgorszy wiatr, jaki może być. Tutaj jak 205 skoczysz, to będzie dobrze. Ale krzywy, nie no. Strasznie krzywe wybicie. Chociaż ja teraz dobrze poleciałem. Karol, musisz pomyśleć nad tym DPI, bo wbijasz sobie gwóźdź do trumny. No ale ciężko mi się steruje na takich niższych. To ewentualnie mogę coś na 3000 DPI. Ale na musisz... tych niskich, no to ciężko mi jest, naprawdę. To czułością korygujesz. Ładnie wieje teraz. Całkiem. Roczny osobisty rekord. Na dwie nogi wylądowałeś? Tak. Bo tak. Się dziwię, że tak przewagę mam. No bo telemarkiem to bym się wywalił raczej, bo to wysoka... Ale krzywaśne wybicie, nie no. Dziwne noszenie z tej ósmej belki. Jest dobry wiatr, a tak nosi 209. Do noszenia. Oj, coś czuję, że ty wygrasz w 100%. To ja proponuję rewanż, że jeszcze no rating i 4 skocznie na przykład. No jak chcesz. No w sumie to najwyżej się powiększy wszystko. No to nawet dobrze będzie. No teraz wyje na 230. No spóźniłem. Ale całkiem w locie. No nie, ta planica mnie nie lubi, no. Tego się nie spodziewałem. Za wcześnie podchodzę do lądowania. No tak jest na F1. Nie, to jest przez to, że nie oskakany jestem po tej przerwie. 1-7. No to dałem ci tego honorowego. No to no dobra, to przechodzimy. No right, tak? No tak. O, walczymy. 4. Ale no w sumie to nawet dobry wybór zrobiłem. To będzie łącznie 12. To tak jak na tym nienagranym. Teraz wygrasz, bo krzywe wybicie. Możesz się zapytać widzów, czy następny przeciwnik też chce, nie wiem, 8 Skyfly'a, 4 tu, czy na odwrót. O, tu możemy poczekać sobie. No w sumie. Jakby nieważne jest, kiedy ruszysz, bo jest wiatr. No, ja za wcześnie ruszyłem, ale i tak tylko 1-7. Tylko? Na online trzeba się cieszyć i z takiego. Może urośnie, może. Trzeba się łudzić. No, a widziałeś, jak w sobotę przewaliłem biszo duże? To strasznie, gdyby nie to wybicie krzywe. No, przez te DPI. No, ale DPI ma wpływ na przyciski? Nie, ale na... Twój ruch. Nie no, wszystko było dobre, tylko po prostu krzywo trafiłem. O to chodzi. Ale to zobacz, zbyt często tak krzywo trafiasz.
2-0. Ale i tak wygrasz. No niestety nie powiało tak, żeby coś skoczyć dalej. O, czwarta belka. No ale no tam i przegrałem. Ale ładny wiatr jak na czwartą belkę. No tak, tak. Ale no tam i przegrałem. No tu się skupiłem na noty. No dobra, to kulm. O. Może się wywalę, no to wiesz. Tu będę starał się jak najdalej teraz lecieć. No ja tutaj czuję się mocny. No niestety gleba. Tym względem, że wylądujesz? Tak, głównie. Ja też lubię cool. No ja pamiętam, że raz chyba kiedyś na jakimś wocie, czy na skyflyingu, to ustałem telemarkiem 218,5. Ja na wocie prawie 219, ale to w kwalifikacjach, które mi nic nie dały, a później gleba. No dobra, to tak jak powiedziałem, że wywalę te kul. No tak, tak. No to jest łączny wynik, to chyba 2 do 10 i 10 dla Mariusza i 2 dla mnie. No to w sumie dzięki za obejrzenie, zostawcie łapę w górę i suba. No i do cześć, następnego. Pozdrawiam.